Miało być tak pięknie, no i zapewne było. Jest zadowolony? A co powie po zwycięstwie? No, na trudnym terenie. Czyli reasumując, zadowolony na trudnym terenie. Rozpoczynamy premierowy magazyn Radia Sport Polonia. Kontrowersje Radia Sport Polonia. Witamy Was dzisiaj w premierowym magazynie Radia Sport Polonia. Kontrowersje Radia Sport Polonia. No i w tym premierowym magazynie, mówiąc te słowa, witam Was bardzo serdecznie z Manchesteru, Adam Lis. I na łączach ze mną w Paryżu jest nie kto inny jak Krzysztof Kluczniok. Bonjour Paris, bonjour France. Bonjour, bonjour Angleterre. Oj, pięknie, pięknie, ten francuski akcent. No, zapewne u osoby, która dzisiaj będzie u nas takim, można powiedzieć, główną postacią naszego magazynu, prędzej by tutaj brzmiał język austriacki, czy też niemiecki, jak zwał, tak zwał. Dzisiaj w tym premierowym magazynie Kontrowersji powiemy sobie o osobie dość znanej, od 2 lat, no, niekoniecznie lubianej. Jest tą osobą Jerzy Brzęczek, który nie po raz pierwszy staje się tematem number one na naszej antenie, bo wcześniej występował jako główny dzban tygodnia. A dzisiaj no, również trzeba o tym wspomnieć, ponieważ jesteśmy po 2 meczach kadry w Lidze Narodów, po meczu wyjazdowym z Holandią w Amsterdamie i po meczu również wyjazdowym z Bośnią i Hercegowiną. Ja bym nawet tutaj prześmiewczo powiedział, że z Bośnią Gowina. No ale dobra, niech będzie jak zwał, tak zwał. Co możesz powiedzieć, Krzysztofie, po tych 2 spotkaniach? A w międzyczasie, kochani, zobaczycie memy związane z tymi 2 spotkaniami. No właśnie, ciężko cokolwiek powiedzieć pozytywnego ze względu na to, że wiemy, jakim trenerem, jakim selekcjonerem właściwie jest Jerzy Brzęczek. On nie ma dobrej reputacji. Dokładnie, dobrze powiedziałeś, to trzeba podkreślać, selekcjonerem. Tak, selekcjonerem, nie trenerem, tylko selekcjonerem. Trenerem to może być w klubie sportowym, w pierwszej, drugiej, trzeciej lidze, jak tam chce, nawet w A-klasie możesz być trenerem, ale on jest selekcjonerem reprezentacji polskiej i to do czegoś zobowiązuje, to jest po pierwsze. A po drugie, to jakim był piłkarzem Jerzy Brzęczek, to my wszyscy wiemy. No, nie był najgorszym piłkarzem, nie był najlepszym też piłkarzem, nie był. Grał w trzech ligach, w polskiej, austriackiej i Izraela. I to by wszystko było ok. Wiemy też o tym jeszcze, że był olimpijczykiem z Barcelony, srebrnym medalistą, wszystko pięknie, ładnie. Był kapitanem tej drużyny. On właściwie wszędzie prawie, że był kapitanem tych drużyn. No to akurat by było na jego plus, no bo i w Olimpii Poznań był kapitanem i w Górniku Zabrze był kapitanem, którym grał. I nawet w Tyrolu Innsbruck też tam był właśnie kapitanem tej austriackiej drużyny. To jest akurat na jego plus, no ale te plusy... Czyli jako zawodnik to gościu no ma jaja. Tak, no jako zawodnik, bo tu chodzi o to, że był kapitan, to znaczy, że nawet ci chłopacy, ci koledzy jego z drużyny olimpijskiej z 92 roku mówili o nim pozytywnie, że on jako kapitan drużyny to się sprawdził. No i tu by akurat, ale to właśnie, i nawet o nim mówił Hubert Kostka, który prowadził wtedy, kiedy ściągnięto go do Olimpii Poznań. Wtedy akurat Hubert Kostka tam był trenerem, więc nawet on o nim się wypowiadał w miarę pozytywnie i został tam trenerem. On tam został kapitanem w wieku 19 lat, więc to akurat jest też na jego plus. Ale tak jak powiedziałem, jako piłkarz, jako kapitan, on się sprawdził i to tego nie można powiedzieć. No ale to jest koniec jego plusów.
I on na tym powinien pozostać. I moja opinia jest taka, że powinien zostać trenerem, jak to się mówi, jakiejś tam drużyny. Może być nawet ekstraklasy. Wiemy, że trenował tam między innymi ostatnią jego drużyną była Wisła Płock i nawet im tam dość dobrze szło. Jak tak, na polskie piąte miejsce na zakończenie sezonu. No, i to by było na tyle, ale jeżeli chodzi o selekcjonera, to po prostu facet się nie sprawdza, po prostu nie sprawdza się i to widać gołym okiem, bo mimo, że tak jak powiedziałem, był dobrym kapitanem drużyny, dobrym nawet trenerem, był trenerem w klubowej drużynie, to wszystko jest okej, ale selekcjoner to jest troszeczkę, to jest inny jakby, inny poziom. To jest, to nie jest, jak to się mówi, ta sama półka. Więc on tu akurat nie pasuje do tego. I przegrał mecz z Holandią. No przegrać można każdy mecz. Przegrać, jak to mówił kiedyś Kazimierz Górski, można przegrać, zremisować albo wygrać. Więc to tu akurat nie, żaden nie odkrywa, jak to się mówi, żadnej... To nie jest jakaś zagadka, wiadomo o co chodzi, przegrać, zmysłować albo i tak dalej. Ale tu chodzi o to, że gościu nie nadaje się, bo nie umie tych chłopaków w jakiś sposób ustawić, nie umie do nich przemówić, nie ma jakiegoś pomysłu na tę grę. On przegrywa z Holandią 1-0, niech się cieszy, że tylko 1-0, ale bo to jest zasługa, to się mówi, Wojtka Szczęsnego w bramce, bo tam mogło spokojnie być 5 i on mówi po meczu, że on jest zadowolony z tego. No to w tym momencie, no proszę mi tu pokazać jakiegokolwiek selekcjonera reprezentacji, który po przegranym meczu powie, ja jestem zadowolony z meczu, bo moja drużyna przegrała. No i tu w tym momencie, jak to się mówi, no i potem się wszyscy się dziwią, że na niego fala krytyki spadła. No a jak miałaby nie spać fala krytyki w tym momencie, jeżeli on mówi, że on jako selekcjoner reprezentacji się cieszy z tego, że jego drużyna jest zadowolona. No to jest, jak to się mówi, śmiech na sali w tym momencie. No to sobie teraz proszę wyobrazić na przykład, bo to nie był mecz, jak to się mówi, przyjacielski nawet, bo gdyby jeszcze z tą Holandią zagrali przyjacielsko, no nie wiem, tam jakiś tam mecz o beczkę piwa, jak ja to mówię, no by to przegrali, to by mu powiedział, jestem zadowolony na przykład, powiedzmy, z linii, powiedzmy, nie wiem, z linii obrony, albo z jakiegoś tam, albo z bramkarza, albo z kogokolwiek, ale ogólnie nauczyliśmy się tego czy tego i tak dalej. No dobra, ale to nie był mecz, jak to się mówi, o beczkę piwa, bo to jest mecz, jak to się mówi, w grupie, w Lidze Narodów i on jest zadowolony z tego, że on przegrywa mecz. No w tym momencie, no to tak jak powiedziałem przed chwilą, proszę sobie wyobrazić, na przykład jest tu mecz, powiedzmy, pomiędzy w grupie na przykład w Mistrzostw Świata, Niemcy grają, powiedzmy, z Czechami i Niemcy przegrywają 1-0 i tu wyskakuje selekcjoner niemieckiej reprezentacji Joachim Löw i on mówi, jestem zadowolony, że przegraliśmy mecz z Czechami. No to w tym momencie no chyba całe Niemcy, jak to się mówi, by go jak to się mówi, no powiesiliby go na pierwszej suchej gałęzi wtedy. No, tak, przecież tak nie może powiedzieć. Pod Bundestagiem zostałby no. Po prostu zmiażdżony. No, ale bo to jest prawda, co powiedział, no, że on jest zadowolony, no, takich słów nie powinien używać. On mógłby powiedzieć, że jego drużyna zagrała słaby mecz, że jego drużyna, bo naprawdę zagrali słabo, że jego drużyna zagrała słaby mecz, że będą próbować z tego wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, że w następnym meczu będą się próbować poprawić. No i to w tym momencie, jak to się mówi, no jakiś by był sens tego. No, no można powiedzieć, prawda, jestem zadowolony i to mógł powiedzieć, chociaż tego nie użył słowa zapewne, były selekcjoner reprezentacji polskiej pan Adam Nawałka, gdzie rozegraliśmy naprawdę świetne spotkanie, przegrane w Niemczech, we Frankfurcie z Niemcami 1-3 i tutaj można by było być zadowolonym, bo naprawdę Polacy stworzyli świetne widowisko, mało tego byli równorzędnym przeciwnikiem dla Niemców, a to, że przegrali, ale przegrali po walce. A nie oddając jeden celny strzał na bramkę Holendrów, gdzie postawiliśmy tak zwany autobus. No i niestety, no gdyby tego autobusu nie było i gdyby nie było jeszcze tutaj Wojtka Szczęsnego, no to myślę, że byłaby tu to 4 czy 5 cyfrówka. No tak by prawdopodobnie tak 4-5-0 przegrali wtedy, ale to ty mówisz... Może o tym nie 5-cyfrowa drużyna, tak, z Holandią. Z Holandią, tak, jeden celny strzał. Czyli tak z 4-0 tak. Mogłoby być. No spokojnie by prawdopodobnie było, gdyby tam był inny bramkarz, ale tu chodzi o to, że wspomniałeś tutaj mecz na przykład z Niemcami, który przegraliśmy w eliminacjach z Niemcami 3-1 w Niemczech, bo u siebie wygraliśmy 2-0 z Niemcami. To było pierwsze historyczne zwycięstwo Polski piłki seniorów w ogóle z Niemcami.
wszystko ok, wszystko pięknie, ładnie, ale Polska przegrywała mecze i nawet z Holandią przegrywaliśmy mecze, bo przegraliśmy na przykład w Amsterdamie 3-0 po wygranym u siebie 4-1 i nie weszliśmy do Mistrzostw Europy, bo to wtedy były eliminacje. Przegraliśmy dużo fajnych, dużo takich ważnych meczów i czy to na Mistrzostwach nawet świata, bo chociażby tu można powiedzieć o tym meczu z Niemcami w półfinale w 1974 roku, ale nikt nigdy nie miał do nikogo pretensji, ani wtedy był trenerem, selekcjonerem, był Kazimierz Górski, no i on po meczu nie wyskoczył z Niemcami i powiedział: jestem zadowolony, że przegraliśmy w półfinale z Niemiecką Republiką Federalną i będziemy grać o trzecie miejsce. No takiego czegoś, no jak... Proszę sobie teraz wyobrazić, że jakby on takie coś powiedział. No to jest śmiech na sali, przecież mało tego. No to dzisiaj pan Kazimierz Górski przewraca się w grobie. No tamto już trumna zmieniła się w trociny. Jak w tartaku drzewo. No oni tam wtedy tak z tego co pamiętam, co opowiadał kiedyś Jan Tomaszewski, bramkarz, opowiadał, oni po tym meczu dostali więcej listów gratulacyjnych niż w ogóle przestaje mistrzostwa. Więc bo tamte chłopaki naprawdę zagrali mecz, przegrali, owszem. Ale można przegrać mecz, ale po walce, a to co pokazali z Holandią teraz, reprezentacja co pokazała za czasów właśnie Jurka Brzęczka, no to jeszcze on wyskakuje z hasłem, że on jest zadowolony z tego, bo on przegrał mecz, że on jest szczęśliwy, no nie wiem z jakiego powodu, no nie wiem czemu się coś pomyliło. No to w tym momencie, jak to się mówi, to się mija z celem takie coś. No bo ja jesteś selekcjonerem, no to w ogóle to tak jakbyś był, nie wiem, nauczycielem byś był jakichś dzieciaków i te dzieciaki by nie dostali promocji do innej szkoły i ty się z tego cieszysz, bo tak dobrze ich nauczyłeś, że oni nie dostali promocji do następnej klasy, nie? No i ty jesteś zadowolony, bo twoje dzieci, bo ty jesteś wychowawcą klasy i z twojej klasy, nie wiem, tam 70% nie przeszło do następnej, nie dostało promocji do następnej klasy, no to jest mija z celem, nie? Ale jest zadowolony. Bo niezadowolony, no to ja nie wiem, jaki nauczyciel by był zadowolony, jak gdyby jego 70% uczniów nie dostało promocji do następnej klasy, prawda? Dobrze, albo teraz przedmiotu... krytykujemy trenera, a teraz chciałbym, byśmy wszyscy słuchacze nie tylko usłyszeli, ale także i zobaczyli fragment wczorajszego magazynu Stan Kadry, w którym m.in. jest Wojciech Kowalczyk i zobaczycie, jak tam odebrano drugie spotkanie, tym razem zwycięskie, z drugim garniturem Bośni-Hercegowiny. Przypomnijmy, że tam dopiero 30 minut przed końcem spotkania wyszedł m.in. Dzeko, strzelec bramki w meczu wyjazdowym z Włochami. Mało tego, tylko czterech podstawowych graczy grało w Bośni-Hercegowinie z poprzedniego spotkania z Włochami. Wiemy też o tym, że Bośnia-Hercegowina walczy w barażach o awans do Mistrzostw Europy i może tak się zdarzyć, że ponownie będziemy z nimi grali, ale już w finałach Mistrzostw Europy. Więc wysłuchajmy może i też zobaczmy, co o tym spotkaniu, po tym spotkaniu powiedzieli eksperci w studio. Wygraliśmy mecz, cieszmy się hurra, z tego. Hurra, hurra, hurra! Mimo, że to tylko druga drużyna Bośni tak naprawdę, ale oni mieli łatwiej, bo oni grali Bośnia i Hercegowina, my tylko Polska, także musimy docenić to super zwycięstwo polskiej. To 6 punktów sobie możemy dopisać, bo i Bośnię i Hercegowinę ogoliliśmy. Tak, ale to nie jest łatwe. Oj, jeszcze mi się włączył dźwięk. Wojciech Kowalczyk. Jestem, witam. Jakub Białek. Cześć. Mateusz Rokuszewski. Dobry wieczór. Wojtek, co tam masz za kartkę, powiedz. Co? To są moje notatki z meczu. Dzisiaj się skoncentrowałem na jednym zawodniku. Ile zagrań celnych zagra najlepsza dziesiątka na świecie do napastnika reprezentacji Polski, czyli Zieliński do Milika. Jedno? Tyle mi, kurwa, zapisek wyszło. Jakbyście jeszcze szukali czegokolwiek na temat Zielińskiego, to już nie szukajcie gdziekolwiek indziej. Wystarczy. A to jest jeden, czy to jest tak przypadkiem? Tak, nie, bo ja miałem... Coś wynotować. Nie, bo ja mówię tak, wezmę sobie taką dużą kartkę, bo mówię, no w takim meczu, jak wychodzi druga Bośnia, no a tak, pierwsza Polska, bez Lewandowskiego, bo to pierwsza Polska, jakby zaszły na skład, to wystarczyło tylko Lewandowskiego wsadzić, to mówisz, no ten Zieliński... To mówię, biorę taką kartkę i tych kreseczek będę tak, raz, dwa, trzy, mówię, tak policzyłem, 40, 50 powinno się zmieścić, nie? Optymistycznie podszedł do tego. Powiem ci, bo przerwie nie miałem żadnej. Znaczy do przerwy nie miałem żadnej. Pojawiła się jedna gdzieś tam w drugiej połowie. Tyle zagrał Zieliński. Jedno zagranie. A to jest dużo czy mało?
No sam sobie odpowiedz na to pytanie. Obtakował. No i sami odpowiedzmy sobie na to pytanie. Właśnie po meczu z Bośnią i Hercegowiną. No, musiał aż to powiedzieć i użyć przekleństwa Wojciech Kowalczyk. Znamy jego z ostrego języka, ale tu się z nim zgodzę, że po prostu Polacy nic nie zagrali. Ja sobie zobaczyłem statystykę, czyli strzały na bramkę w dwóch spotkaniach Ligi Narodów z udziałem reprezentacji Polski. To jest 6 strzałów na bramkę. Więc o czym my tu mówimy? 6 strzałów na bramkę z dwóch spotkań i z tego 2 wpadły, tak? Dokładnie. No, to 4 były niecelne. No, ale to, słuchaj, to jak już powiedziałeś właśnie na samym początku, wspominając ten mecz drugi już z Bośnią i Hercegowiną, to powiedziałeś, że to jest drugi garnitur, więc to już, jak to się mówi, daje do myślenia. No, bo wygrać z Bośnią, Hercegowiną, ale tak jakby z rezerwowym prawie, że składem, no to już jest, no wiesz, no jakby tobie jeszcze wyszedł pierwszy skład ich, to jeszcze bym powiedział, no dobra, wygrali, nasi, okej. Nasi też nie byli w najmocniejszym składzie, bo grałem bez Lewandowskiego, tak? No, ale jeden Lewandowski, jak to się mówi, nas nie zbawi, bo nie jest w stanie jeden człowiek, jak to się mówi, wygrać meczu w taki sposób. On tam może, jak to się mówi, coś strzelić i tak dalej, ale jak wszyscy przestaną grać, to sam Lewandowski nie będzie... Ale jak strzeli Lewandowski, skoro Zieliński ma w jednym meczu jednocelne podanie? No to jest druga rzecz. To już jest, jak to się mówi, inna sprawa, bo jeżeli Lewandowski strzela w Bayernie, ale ma tam odpowiednich ludzi, którzy mu nagrywają te piłki, to jest inna gra. Bo jeżeli my mamy słabego pomocnika, którego wszyscy kreują na nie wiadomo jakiego zawodnika, że on tam jest super i tak dalej, no może on super, nie wiem jak on tam gra. On tam gra w sumie w tym Neapolu tak, że wszyscy go tam chwalą, no ale potem przyjeżdża do reprezentacji i ten chłopak, jak to się mówi, się nie umie odnaleźć. Tego też nie rozumiem i to już nie jest pierwszy raz, no po prostu to się już nagminnie, to jest nagminnie po prostu. Chłopak, co przyjeżdża do reprezentacji, to ma problemy z podaniami, ma problemy w ogóle z kreowaniem gry. I tu jest właśnie problem. Kiedyś właśnie sam właśnie Jurek Brzęczek był takim człowiekiem, który właśnie miał kreować tę grę jako pomocnik. Tyle mu to tam za bardzo nie wychodziło. Ostatnim takim zawodnikiem, my mieliśmy jakiegoś takiego zawodnika, to był Kazimierz Dejna, ale to było właśnie w latach 70. To był właśnie człowiek, który potrafił, jak to się mówi, popatrzeć, odpowiednio podać, przejąć piłkę. Chociażby ten mecz taki kiedyś wspomniany tu przeze mnie na antenie już właśnie z tego 75 roku, kiedy się spotkały drużyny trzecia i druga na świecie w Chorzowie, co wygraliśmy z Holendrami wtedy 4-1. Ale tam właśnie tam można sobie zobaczyć to, jak gra Dejna, jakie podania ma, jakie przechwyty ma, jakie driblingi ma i właśnie takiego zawodnika potrzebujemy. Ja takim zawodnikiem ani nie był Jurek Glęczek jako zawodnik, ani nie jest teraz Piotrek Zieliński. I my takiego zawodnika nie mamy właśnie. I właśnie gdybyśmy mieli takiego Dejny dzisiaj i takiego Lewandowskiego z przodu, to by było tak jak wtedy było, że był Dejna i Lato po prostu. No. I dlatego ten Grzesiek na tych mistrzostwach świata w 74 miał te 7 bramek, prawda? Był królem strzelców. No i dzisiaj nie mamy takiego pomocnika. Mamy bramkarza dobrego i mamy napastnika dobrego, a reszta, jak to się mówi, to jest tego nie ma po prostu, tego zespołu nie ma, a tu wychodzi drugi garnitur, oni z ledwością z nimi wygrywają, z Bośnią Hercegowina. Bośnia Hercegowina, to też trzeba jeszcze pamiętać o tym, że to nie jest, jak to się mówi, bo to jest część tylko Jugosławii, byłej Jugosławii. Sama reprezentacja Jugosławii za dawnych czasów to była mocna zawsze reprezentacja. Oni zawsze mieli mocną drużynę piłkarską. I to ze względu na to, że to się wszystko podzieliło, bo to podzieliło się na chyba 7 krajów, z tego co dobrze wiem, no to tam tylko Chorwaci, jak to się mówi, troszeczkę grają lepiej, Słoweńcy, potem troszeczkę Serbowie, no i gdzieś tam są jeszcze tam ludzie z Macedonii, z Bośni i Hercegowina, no to, ale to już są, jak to się mówi, to już są dużo słabsze drużyny, a my z nimi wygrywamy i się cieszymy. No i w tym momencie, no to jest, jak to się mówi, to jest chore i nie wiem, Brzęczek po prostu tak ustawił wszystkich, no to wygrywamy. Obrońca musi strzelać bramki, tak? Jest teraz, obecnie jest najlepszym obrońcą, który strzela w reprezentacji Polski bramki, to jest Glik. No to już, a gdzie są napastnicy? Te napastnicy od czego są? Jeszcze ta afera z tym Krzyśkiem Piątkiem w ogóle, to w ogóle już jest katastrofa i tam PZP się pluje. Bo prezes Hertha Berlin też ma pretensje do nich i co? I Krzysiek pojechał, jak to się mówi, na wakacje. Mało tego, on nawet nie wyszedł. To po co on tam pojechał? To jest taki drugi Linetti, który w ciągu 2-letniej kadencji selekcjonera pana Jerzego Brzęczka wszedł na boisko tylko na 6 minut.
jeździ. No, można i fajnie wczoraj ocenili, powiedział to jeden właśnie ze stanu kadry w programie Weszło, że to jest turysta reprezentacji Polski. Bo tak trzeba przyznać, no to jest człowiek, który siedzi na trybunach. No to po co brać tego chłopaka? I tutaj druga sprawa, a więc mieliśmy kontrowersję po pierwszym meczu, że jestem zadowolony. A teraz pan selekcjoner Jerzy Brzęczek mówi, że graliśmy na trudnym terenie. Wczoraj wręcz się zbulwersował pan Wojciech Kowalczyk, którego przy okazji pozdrawiamy i zapraszamy na naszą antenę, powiedział, na trudnym terenie? Przecież gramy przy pustych trybunach. Mówi, czym się różni, znowu przeklął, ten prostokąt od innych. To jak można mówić, że gramy na trudnym terenie? Na jakim trudnym terenie, skoro gramy na pustym stadionie? I tu jest kolejny minus, kolejna wtopa obecnego selekcjonera, który znów używa słowa, które w ogóle nie pasują. No to one się nie mają do niczego, jego wypowiedź. Graliśmy na trudnym terenie. Ten trudny teren był wtedy, kiedy tam byli kibice, bo wiadomo, jak to są kibice na Bałkanach. To wiadomo, że tam jest zawsze, jak to się mówi, ogień. Na Bałkanach zawsze tak było. Wystarczy sobie popatrzeć na mecze, właśnie już chociażby nawet i klubowe nawet tam mecze. I to wiadomo, tam zawsze był kocioł, tam zawsze był trudny teren, ale jeżeli chodzi o kibiców, a teraz jak gramy przy pustych trybunach i tu Kowalczyk akurat przyznaje mu rację w 100%, zgadzam się z nim, tym prostokąt, czy ten plac, jak to się mówi, do gry, niczym się nie różni od tego, czy będziemy grać w Polsce, Hiszpanii, czy właśnie w Bośni i Hercegowina. Tam nie ma wtedy tego trudnego terenu. I właśnie tu właśnie mówienie o takim czymś, no nie wiem, czy Brzęczkowi się pomyliło chyba prawdopodobnie coś, bo nie wiem, może on tam widział tych kibiców, ja nie wiem, może on okulary potrzebuje, ja nie mam zielonego pojęcia. Tam nie było nikogo, tam nie było dopingu, tam nie było niczego. A on mówi o trudnym terenie. On by był trudnym terenem, gdyby nie było COVID-19 i nie było tej całej śmiesznej pandemii i tam by był pełny stadion, jeżeli by w ogóle taki był. No, załóżmy, żeby był, no to wtedy by był trudny teren. No ale on tu Kowalczyk ma znów, jak to się mówi, tak jak powiedziałeś, miał rację. I tu on używa po prostu słów, Brzęczek używa słów po prostu, które nie pasują. No nie wiem, czy on w sumie nawet wykształcenia za bardzo nie ma, bo on tam ma jakieś chyba technikum skończone, nie wiem, może się nie dokształcił albo coś, może mu brakuje czegoś, nie ma zielonego pojęcia. No w każdym razie używa takich słów, jak już jest na takim stanowisku jak selekcjoner, to powinien się odpowiednio umieć wypowiadać, albo nie już, jak to się mówi, rzecznika prasowego swojego jakiegoś wyśle, który umie tam cośkolwiek powiedzieć, a on tylko dziękuję, do widzenia, proszę i takie słowa, no i to by było wszystko, a w szatni to niech sam mówi jak chce. Ale jak już do telewizji wychodzi i mówi coś takiego, że to jest trudny teren i tak dalej, no to szkoda, że jeszcze nie powiedział, że Bośnia Hercegowina, jak to się mówi, wyszła w optymalnym składzie, że w najlepszym składzie wyszła i to jest, jak to się mówi, bardzo silna drużyna, jak to, jeżeli to był drugi garnitur. No to w tym momencie jeszcze mógł to jeszcze dodać przy okazji. No on trudny teren będzie miał na Mistrzostwach Europy. Może nie teren, może źle to powiedziałem właśnie. Nie teren, tylko mimo ciężką drużynę, jak będzie miał, jak to się mówi, jak Hiszpanów dostaną, bo jak zaczną grać tak jak z Holandią albo jakimś inną drużyną, trochę lepszą, przyjeżdżą lepsza drużyna, będą jakieś mistrzostwa Europy, to ta znów, jak to się mówi, wyjedziemy z Hiszpanii z 6-0, tak jak już to było. Więc jeszcze do tego Szwedów mamy. Bo ja już załóżmy, że zakładamy, że ta Liga Narodów, to już podarujmy sobie, tak? Bo to wiadomo, to jest jakiś nowy twór, śmieszny do mnie trochę, no ale niech sobie tam chłopaki grają. No to niby to jest takie zastępcze, że tam nie ma tych meczów takich towarzyskich, niech sobie grają. No dobra, okej, okay, ale jak już zajadą na Mistrzostwa Europy, a wiemy, że się zakwalifikowali, no to mamy w grupie na pewno Szwedów, na pewno Hiszpanów i jak z nimi zagrają tak, jak zagrali, no to jak to się mówi... To krzyżyk na drogę w tym momencie. Mało tego, tak jak powiedziałeś, Liga Narodów nic nie daje. Ona będzie dawać za 2 lata, kiedy będą się liczyć tutaj, wiadomo, jeśli chodzi o awans do Mistrzostw Europy, bo przez Ligę Narodów można awansować, a w tym roku nic nie daje. Wielu ekspertów błędnie mówi, dziennikarzy, że ona daje szansę na awans do Mistrzostw Świata. Nie daje, ponieważ są to rozrywki europejskie, mają nic wspólnego z rozrywkami FIFA, ale to jedna sprawa. A druga sprawa, owszem, daje nam w Mistrzostwach Świata, bo będziemy lepiej rozstawieni w rankingu. I wiadomo, że na tym rankingu, który tak naprawdę dzięki temu, że mieliśmy łatwą grupę w eliminacjach do Mistrzostw Europy, że mieliśmy również łatwiej w Lidze Narodów, bo byliśmy w tym pierwszym koszyku, ale to wszystko zasługa selekcjonera poprzedniego, czyli pana Adama Nawalki.
gdzie byliśmy wysoko w rankingu FIFA. I to nam dało możliwości później rozstawienia. Teraz poprzez Ligę Narodów, jeżeli będziemy grali taką padakę, no mamy już te 3 punkty, więc zapewne nie spadniemy z tej Ligi Narodów do Dywizji B, ale no niestety to tylko daje nam jakieś tam punkty i szanse na lepszą pozycję wyjściową w losowaniu w eliminacji do Mistrzostw Świata. Mało tego, jeszcze tutaj podam kolejny przykład. Dziennikarskiego świata, czyli świata mediów. Pamiętamy przed tymi eliminacjami krytyka pana byłego selekcjonera Jerzego Engela, że nie powołuje przecież Roberta Lewandowskiego, gdzie Francja gra, można powiedzieć, w pierwszym garniturze, gdzie w finale też gra przecież przeciwko Lewandowskiemu, Bayernowi Monachium, chociażby Mbappé, a więc piłkarz Paris Saint-Germain. Mało tego, później krytyka Andrzeja Juskowiaka, ale to już była osobiście na naszym napastniku Robercie Lewandowskim. Teraz mamy na tapecie byłego bramkarza klubów skandynawskich, Arkadiusza Onyszko, który tak naprawdę w reprezentacji Polski zagrał 2 spotkania i to było w 1997 roku. Były piłkarz duńskiego Wibor Orak Obe Odense i Mittelland. I tutaj przytoczę jego słowa zaraz po meczu wygranym z Bośnią Hercegowiną. A teraz do wszystkich znawców futbolu, ekspertów, proszę oznaczyć pana trenera Brzęczka i napisać dużymi literami przepraszam. Kolejna wypowiedź na Twitterze pana Onyszko. Halo znawcy futbolu i eksperci piłki nożnej, gdzie te przeprosiny? No i trzecia. Mam pytanie, czy ktoś z osób komentujących mój wpis grał w piłkę choćby na poziomie trzeciej ligi? Tak pokrótce może do tego pierwszego przejdziemy, tej pierwszej wypowiedzi Arkadiusza Onyszko. A teraz do wszystkich znawców futbolu, ekspertów, proszę oznaczyć pana trenera Brzęczka i napisać dużymi literami przepraszam. No wiesz co, ja ci coś powiem, no on chce przeprosin, ale za co? Za to te przeprosiny mają być. Za to, że gościu mówi, że z Holandią po przegranym meczu on jest zadowolony, a później mówi, że z Bośnią Hercegowina, który wychodzi drugi garnitur, co prawda wygrywałem ten mecz 2-1, ale on mówi, że to jest ciężki teren i tak dalej, i tak dalej. No więc za co mamy go przepraszać? Jakby my byśmy go mogli przeprosić za to, jakbyśmy mówili nieprawdę. Ja bym powiedział na przykład, nie wiem, że Brzęczek grał w jakimś beznadziejnym klubie, nie wiem, albo w jakimś super klubie, ale my wiemy, w jakich klubach grał, albo bym powiedział, że nie wiem, że Jerzy Brzęczek na przykład, nie wiem, był, nie był olimpijczykiem, a był, nie? Zdobył srebrny medal, zdobył, nie? No to my mówimy tutaj prawdę, gościu, jak to się mówi, wyskoczył ni stąd, ni zowąd, jak Filip z Konopi i mówi, że jest zadowolony po meczu z Holandią, kiedy przegrywają. Jeszcze by, gdyby zremisowali, to jeszcze by mógł powiedzieć, że jest zadowolony, bo zremisowali z drużyną, wiadomo, Holandia zawsze była gdzieś tam na przodku w tej całej hierarchii futbolu, to jeszcze bym mógł takie słowa powiedzieć, ale po przegranym meczu on jest zadowolony, to już się mija z celem, tak jak powiedziałem, a tu mówi o ciężkim terenie, to mu Kowalczyk odpowiedział, nie? Że jaki to ciężki teren, jak wszystko jest tak samo, nie ma ani publiczności, ani nikogo nie ma, więc jaki to jest ciężki teren, za co my go mamy przepraszać, nie wiem, jakbyśmy mówili nieprawdę, to tak, ale tu jest prawda powiedziana, więc nie wiem o co chodzi temu chłopakowi, temu Arkadiuszowi Onyszce, za to, że nie wiem, on sam, jak to się mówi, też miał kłopoty, z tego co pamiętam, w Danii jakieś tam miał kłopoty, a bramkarzem jakimś takim, no on był dobrym bramkarzem, ale akurat nie wiem, może mu nie wyszło akurat, bo na jego miejscu on był też chyba w tej olimpijskiej drużynie, ale tam akurat Alek Kłak chytał wtedy i on nie miał miejsca tak naprawdę. No i mało to tego, jest to... pan dzisiaj Onyszko, to, że jest trenerem bramkarzy Motoru Lublin, a więc Beniaminka tutaj drugiej ligi piłkarskiej, ale ja się nie dziwię, bo nawet wczoraj to chłopaki powiedzieli z Weszło FM w programie Stan Kadry,
że chyba nie ma co się dziwić jego opinii, ponieważ jest trenerem under 15, a więc tej grupy wiekowej reprezentacji polskiej. Więc wiadomo, że no swojego chlebodawcy, a przy okazji prezesa Polskiej Związki Pinoży, bo to on ponosi winę, to on wybierał na selekcjonera reprezentacji polskiej Grzegorza Brzęczka, no nie będzie tutaj bruździł, tak to powiem nieładnie. No i później daje tutaj taki ostatni wpis. No mam pytanie, czy ktoś z osób komentujących mój wpis grał choćby na poziomie trzeciej ligi. No i tutaj mu ludzie odpisują, że to tak jakby człowiek na przykład nie mógł skrytykować piekarni, no bo nie jest piekarzem, bo źle została upieczona bułka. No to jest absurd absurdów. I tutaj nasz dobry znajomy i przyjaciel Radia Sport z Polonia, który gościł na naszej antenie, jeśli chodzi o szkolenie, pan Marek Wawrzynkowski, napisał między innymi tak. To może zamknij dostęp do swojego konta, żeby te ekskluzywne treści mogli czytać i komentować tylko ci, którzy udowodnią, że grali w trzeciej lidze lub wyżej. No tu właśnie, a tak powiedziałeś, masz rację, absurd go nie absurd, no ale w tym kraju, jeżeli chodzi o Polskę, to nie jest żadna nowość, bo tam naprawdę absurd go nie absurd, a zresztą teraz na świecie, już nawet nie mówię tutaj o piłce nożnej, ale ogólnie to też jest absurd, go nie absurd, bo chodzimy w tych maseczkach chociażby na przykład i to też jest absurd, bo tak jak już kiedyś chyba nawet komuś powiedziałem, że co ma ta maseczka cię ochroni, jak to się mówi, wiesz, jak ktoś napisał, że jak stringi przed mrozem, więc to jest śmiech na sali po prostu, no. Taka jest prawda, no i to tak wygląda, no niestety, no ale Arkadiusz Onyszko tu chyba się mija z celem, a zresztą tak jak ci powiedziałem raz, że jest tam ten under 15, no ale jeszcze dodatkowo jest kolegą właśnie, oni w reprezentacji grali razem, więc nie będzie też na swojego kolegę nadawał, nie? No i to jest właśnie taka gra, nie? On tu mówi na przykład, ty mówisz porównanie do piekarni, to jest właśnie akurat dobre, bo jeżeli ty masz zjeść, jak to się mówi, od piekarza chleb, który jest niedobry, albo bułka, która jest niedobra, to co masz mu powiedzieć, że jest najlepszym piekarzem na świecie, tylko dlatego, że upiekł chleb. Nie, masz powiedzieć, że jesteś zadowolony. No to jestem zadowolony, tak, jestem zadowolony, bo zjadłem, jak to się mówi, chleb, który jest spalony, powiedzmy, nie? Jestem zadowolony, bo on jest piekarzem, bo ja sobie nie umiem upiec chleba, nie? No, ja kiedyś jeszcze za dawnych czasów w domach ludzie sami piekli chleby i nie potrzebowali żadnego piekarza, więc ja nie wiem, to jest w ogóle śmiech na sali. I ja ci powiem tylko tyle, że wiadomo, szkoda, że jeszcze Onyszko nie wyskoczył z takim hasłem, że jakby tak Robert Lewandowski był, to byśmy z Holandią wygrali 5-1, a z Bośnią Hercegowina, to się mówi, wygralibyśmy, nie wiem, tam może co najmniej 7-2, więc wiesz, no tu jeszcze do tego, jak to się mówi, dojdzie tak długo Robert i wszyscy będą wychwalać. No i jeszcze mógł ewentualnie powiedzieć, że jak graliśmy bez Roberta, to jeszcze pokonaliśmy drugi garnitur Bośni i Hercegowiny. Mało dlatego, tego. Wiesz, no to właśnie do tych przeprosin znowu się odniósł pan Marek Wawrzynkowski. Zacytuję. Po rezerwach Bośni i Hercegowiny żądanie przeprosin? To co by było, gdybyśmy jakimś cudem zremisowali z Holandią? Chyba kanonizacja selekcjonera. No to przed chwilą właśnie dopowiedziałem, że jakby tak wygrali z tą Holandią, tak z 5-1, albo coś, bo by, powiedzmy, grał Lewandowski, który jest bogiem teoretycznie do niektórych, a do mnie to jest zwykły piłkarz, no to w tym momencie faktycznie by musieli chyba go kanonizować, ale żeby było śmiesznie i kolorowo, to powiem ci tylko tyle, jeżeli chodzi jeszcze o Jurka Brzęczka, że on miał w reprezentacji, jak grali w reprezentacji właśnie olimpijskiej, to on miał taki przydomek papieża, wiesz, taki miał po prostu, tak go nazywali, papieże. Popatrzcie, to jednak totus tus, no i jakby nie patrzeć, no papieża mamy selekcjonerem. No, więc tak go nazywali, taki miał taki przydomek niby takiego papieża, który się z kimi dogadywał, bo dogadywał się z tymi chłopakami, którzy tam byli te troszeczkę bardziej, tak wiesz, nie szaleli, ale był drugi obóz tego Wojtka Kowalczyka, który tam się zawsze rzucał, ale niby on się zawsze z wszystkimi dogadywał, więc nawet go podobno Janusz Wójcik go słuchał, nie? No, ale wiadomo, że Janusz Wójcik, jak to się mówi, tak naprawdę nikogo nigdy nie słuchał, ale akurat Brzęczka słuchał i miał taki przydomek właśnie, że jest papieżem. Nie? No to teraz się nie dziw, że tym wypisuje ten pan Marek, że go tam kanonizują i tak dalej, i tak dalej. On już dawno był papieżem, więc nie ma akurat tutaj, tylko nie trzeba kanonizować. Tylko nie trzeba, jak to się mówi, kanonizować. Może go chyba, że go świętym od razu zrobią.
No, no więc, czyli kanonizacja, czyli już za życia no. jest świętym. Czyli przykład, no. no tutaj niedaleki, jak w przypadku żużla Tomasza Dryły. Męczennik żużlowców, można powiedzieć dziennikarzy i żużlowców. No, święty Tomasz z Władywostoku też już za życia stał się kanonizowany, czyli świętym. No, no dlatego ci mówię, no widocznie w Polsce, jak to się mówi, jest tak, że niektórzy ludzie właśnie tak, mówię ci, za życia już są, jak to się mówi, świętymi i tak dalej, no to mamy akurat tu dziennikarza sportowego, a tu mamy już selekcjonera, już są świętymi, ja nie wiem, tak długo się, a mało tego, Brzęczek pochodzi tam z województwa częstochowskiego, dokładnie chyba z Truskolaski. No to już w ogóle. Tak się mówi, pielgrzymki, jak to się mówi, jak byłem do Częstochowy, to i przy okazji byłem do Truskolasów. Więc nie ma problemu, no mogą chodzić ewentualnie, tam nie ma daleko, chyba 60 km bodajże, no więc mogą iść, jak już mówi pielgrzymka od razu do Jurka Brzęczka. Tak, obrazy mówi, wiadomo, w dłoń, czyli pielgrzymka no. nowa, no to nawet będzie konkurencja dla Paulinów i Jasnej Góry, będą teraz pielgrzymki no, do Truskolasów, do no, miejscowości Truskolasy z ikoną, czy tam z obrazem Jerzego Brzęczka Świętego, no. Cóż, no i reasumując, można powiedzieć jedno, że dzisiaj z dzisiejszego naszego magazynu premierowego, czyli Kontrowersja Rada Sport Polonia, wywnioskować można jedno, a mianowicie zadowolony na trudnym terenie i święty za życia. No chyba, że tak jak powiedziałeś jeszcze, w Częstochowie postawiam obraz tego Jurka Brzęczka koło Matki Boskiej, więc przy okazji jeszcze zgarną oni za to pieniądze, więc nie będzie już tam tych pielgrzymek i no będą oni, jak to się mówi, też wtedy nie będą zagrożeni. Więc mogą tak ewentualnie zrobić, jeszcze obrazek, jak to się mówi, tam postawić tego Jurka Brzęczka, więc nie ma żadnego problemu. Jak będzie, jak to się mówi, odsłonięcie obrazu na Jasnej Górze, to przy okazji jeszcze Jurka też odsłonią wtedy i będą wszyscy chodzić na kolanach, tak, tam wszyscy chodzą na kolanach jak nienormalni, bo jest odsłaniany obraz. Ja tam kiedyś, szczerze powiedziawszy, powiem, byłem i kazali mi tak chodzić na kolanach, a ja tam chciałem po prostu to zobaczyć, jak to wygląda i powiedzieli mi, że mam chodzić na kolanach, bo jak nie, no to jak to się mówi, tam stamtąd nie wyjdę o własnych siłach. Więc wolałem sobie, jak to się mówi, wyjść o tych własnych siłach i już tam nigdy nie wracać, bo to jest śmiech na sali do mnie. No i jeszcze do Jurka Brzęczka też tak bym się dać długo modlić, bo gra na ciężkim terenie, jak to się mówi, jest zadowolony z przegranego meczu. No to niech tak dalej, bo jest zadowolony z przegranych meczy, a jak będzie grał na takich ciężkich terenach, to ja mu proponuję właśnie tam, nie wiem, Raków Częstochowa, niech zajedzie tam i tam też będzie miał ciężki teren wtedy. Ewentualnie to tam jak wygrają, to też się będzie chwalił, że na ciężkim terenie grają. Niech on się lepi, pan selekcjoner nie bierze za rok przez sobą, bo tam świetną robotę robi trener Marek Papszun i naprawdę rewelacyjnie gra ta drużyna. Pokazała to w drugim sezonie jako Beniaminek i też również ujmy nie przynosi na początku tego sezonu. Ale również jest taka tradycja w kościele katolickim, że na przykład obrazy są przekazywane z domu do domu. A więc myślę, że rozpocznie się ta tak zwana pelerynacja tego obrazu po domach od Lublina, od pana domu Arkadiusza Onyszko, a później przez cały Lublin ten obraz Jerzego Brzęczka będzie wędrował, aż wróci na Jasną Górę do Częstochowy. No tak, raczej tak, niech się tak bawią jak chcą, ale muszę jeszcze o jednym pamiętać. Reprezentacja Polski i selekcjoner reprezentacji Polski ma jakieś obowiązki jeszcze i on jest odpowiedzialny tak naprawdę za reprezentowanie kraju. Jak chce sobie, jak to się mówi, stworzyć swoją prywatną drużynę, to sobie może, jak to się mówi, kupić ewentualnie, albo stworzyć tam jakichś chłopaków, wziąć i zagrać z nimi, to sobie może prywatnie tam się bawić, ale on reprezentuje kraj. I to samo, tak samo Robert Lewandowski, który też został skrytykowany i moja opinia jest taka, że słusznie, ze względu na to, żeby reprezentować kraj, to jest duma z tego, że masz ten orzełek na piersi. I on powinien mimo wszystko zagrać, bo tak jak już wspomniałeś tutaj, inni zawodnicy, którzy też grali w Lidze Mistrzów w finale, tak jak chociażby Kylian Mbappé z Francji, grał w tym meczu przeciwko Szwedom i dzisiaj grają przeciwko Chorwacji, to też prawdopodobnie zagra. Więc tu do niego jakoś nie ma taryfy ulgowej, a tyle samo meczów rozegrał co Robert, więc do mnie to jest chore, że chłopak musi wielce odpoczywać. Jest mecz do reprezentacji Polski, powinien wystąpić w tym meczu mimo wszystko. Dlatego ja uważam, że tu akurat Jerzy Engiel miał rację w 100%. Nie powinno się takiego czegoś robić, pobłażać, bo
bo niby najlepszy piłkarz w Polsce i tak dalej, to on sobie nie będzie grał, bo musi odpocząć. Jaki odpoczynek? On jest piłkarzem, to jest jego zawód i musi reprezentować kraj. I to reprezentować kraj, to powinien z dumą reprezentować kraj. Z orłem na piersi to jest całkiem inna gra. A on, jak to się mówi, on sobie na wczasy pojechał w klapkach gdzieś tam na plaży, skacze, jak to się mówi, i potem się wygłupiają, że dzwonią do Roberta, a Robert, jak to się mówi, bo to w tych memach akurat było, to już oglądałem, a Robert dzwoni, że zostawić ich na chwilę, to zaraz przegrają, nie? No, to robią z niego takiego Boga. No, ale tobie to jest śmiech na sali, jak tak dalej będzie, jak tego nie zmienią, a ciężko będzie im to zmienić, bo jak już są tacy, jak to się mówi, eksperci, którzy mówią, że Jurek, tak, Arek Onyszko, że Jurek jest super, no to zobaczymy w 2021 roku, jak zagrałem na Mistrzostwach Europy, bo by nie było tak, że po trzech meczach znów będzie, jak to się mówi, powrót do domu. Czyli po raz się stało tradycyjnie, no. Żeśmy przed laty, może ja nie śpiewałem, ale kibice polskiej reprezentacji. Wielkie dzięki Krzysztofowi za dzisiejszy premierowy występ w magazynie Kontrowersja dla Sport Polonia. Dzisiaj moim Państwa gościem właśnie był głos słyszany z Paryża, z Francji. No, porównując francuski futbol do polskiego, to jest jak porównanie, raczej może polski futbol porównanie do francuskiego, to jest jak porównanie gówna do złota. A więc tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy magazyn. Wielkie dzięki, Krzysztofie. Ja również dziękuję. Do usłyszenia następnego razu.